Była sobie pewna dama, która uwielbiała lód. Siedząc raz w kawiarni, zamówiła ich 3 porcje. Jedną porcję lodu poproszę. Pyszne. Jedną porcję lodu proszę. Ten smak. Jedną porcję lodu proszę. Kiedy już miała poprosić o kolejną porcję, pomyślała: może to już przesada, chyba czas zapłacić. Kiedy sięgnęła do torebki po portfel, przypomniała sobie: o nie, zostawiłam portfel w domu i czy ja teraz zapłacę? Zaraz, a może zapłacę zegarkiem? Albo już wiem, ucieknę. I wtedy wpadła na genialny pomysł. Ja puchnę! Mam uczulenie na lody! Pomocy, ja puchnę! Lekarza! Pomocy! Dzień dobry, jestem lekarzem. Co się stało? Proszę pana, strasznie puchnę. Chyba mam uczulenie na lody. Wygląda na to, że pani rzeczywiście puchnie, ale nie dlatego, że pani ma uczulenie, tylko dlatego, że zjadła pani za dużo lodów. Ale na wszelki wypadek zabiorę panią do szpitala. W szpitalu okazało się, że dama wcale nie czuła się źle, że wprowadziła w błąd lekarza. A tak robić nie wolno. Zjawiła się policja i dama musiała zapłacić karę za nieodpowiednie zachowanie. Jak tylko wyszła z aresztu, pojechała do kawiarni zapłacić za lody. Ale ta historia ma też szczęśliwy finał. Damę i policjanta połączyło gorące uczucie.